Dzień dobry w nowym filmie. Dzisiaj zapowiada nam się bardzo intensywny dzień. Już za moment jedziemy do mojej siostry, będziemy tam nagrywać, robić zdjęcia. Także taki poranek, a później w planach zobaczymy, jak się rozwinie, bo mam ochotę podjechać na Halę Mirowską i kupić świeże kwiaty do domu. A wy wiecie, że my uwielbiamy świeże kwiaty w domu i troszkę przyciągnąć bardziej wiosnę, żeby ona do nas już przyszła i to jak najszybciej. Może skoczymy gdzieś na jakąś kawę, musimy też podjechać do weterynarza po tabletki dla Pipo, zrobić zakupy do lodówki, czyli widzicie, taki praktycznie pracujący, ale też normalny dzień, bo dziś mamy sobotę, a wieczorem wybieramy się do nowej restauracji, którą będziemy odkrywać na bardzo przyjemny wieczór, ale to już zdradzę wam w dalszej części dzisiejszego vloga. Dzisiaj zaczął się tydzień włoski w Lidlu, więc podjechaliśmy na szybkie zakupy i tak sobie pomyślałam, bo dawno nie było food haula, że pokażę wam, co kupiliśmy. Zaczynając od pelati, czyli pomidory, a w sumie to polpa pomidorowa z bazylią. Według nas najlepsze. Coś mi ostrość nie łapie. O, według nas są zdecydowanie najlepsze właśnie w tej wersji. No jak widzicie, wzięliśmy zapas. Świeże bagietki, melisa z truskawką, masło obowiązkowo. Tutaj widzę, że Max wybrał sobie jeszcze jakieś serki. Wzięliśmy też mozzarellę. Generalnie nigdy jej nie kupujemy, bo to nie jest prawdziwa mozzarella, ale jest nam potrzebna do zrobienia gnocchi al forno, więc będziemy ją wykorzystywać. Mozzarellę, bio kiwi. Tutaj mamy anchois. Jak to Massimo mówi, aciugę, aciugę, trzy opakowania, bo idealnie nadają się do różnych przystawek, ale mamy też kapary w takiej wersji, które są rewelacyjne. Nie wiem, czy kiedykolwiek jedliście takie kapary, jeśli nie, to gorąco wam polecam, bo też bardzo fajnie sprawdzają się na przystawkę. Oliwki zielone, bardzo dobre, olej. Powiedzmy, że włoski. Chianti, nasze ulubione. Ręczniki papierowe. Max wziął również świeże tulipany. Obowiązkowo jajeczka. Gnocchi, o których wam mówiłam, dwa opakowania. Także będziemy jutro robić gnocchi al forno. Pomarańcze bio, cytryny bio, imbir obowiązkowo. To wszystko do moich codziennych koktajli, tak samo jak szpinak. Max wziął również takie salamy. Salami też bardzo dobre. Salame Fiorentino, to też jest dla Maxa ser, ponieważ ja nie jadam na biału, ale mamy też mortadelle, proszę bardzo, w miarę dobra, to nie jest aż tak dobra mortadella jak ta krojona, ale jest ok. No i też salamy, widzę, że dla Maxa. Co to jest? Antipasto italiano, tak? Czyli coś w stylu prosciutto crudo i tutaj widzę, że też jest jakieś salamy, Massimo.
Widziałeś to? Zobacz. Prosciutto crudo e salame. Sì, prosciutto crudo, banane, salame e co. Dobra. I co my tutaj jeszcze mamy? Woda, pancetta, czyli boczek, który często kupujemy, idealny do carbonary. No i mięsko, pierś z kurczaka i pręga wołowa, która jest nam potrzebna do zrobienia ragu, a ragu będzie do gnocchi al forno. Także widzicie, tak prezentują się nasze dzisiejsze zakupy z Lidla i produkty z włoskiego tygodnia. A dziś wieczorem wybieramy się na bardzo przyjemną, ciekawą kolację do restauracji Bistro de Paris. Zostaliśmy zaproszeni przez markę Eisenberg na taką walentynkową, powalentynkową kolację. I w restauracji będzie czekać na nas druga para, a mianowicie Magda Suzy oraz jej mąż. Jeśli jeszcze nie wiecie, restauracja Bistro de Paris jest restauracją Michel Moron, który jest tam oczywiście szefem kuchni. I mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj go spotkać. Także zabieram Was ze sobą i życzę Wam miłego oglądania. My heart away, went a bit too far, so wrong. Oh no, open up my soul, but babe, how could I know you're cold? Shame on you, ooh, ooh. Should have seen what you were like. Dangerously nice. No to co, kochani? Za nasze pierwsze wspólne wyjście. Na zdrowie. Na zdrowie. Tak, incepcja z kamerami. Witaj, kochana. Witaj, kochani. Powiedz mi, moja droga. Powiedz mi, moja droga, na co dzisiaj masz ochotę? Myślę, że zdamy się dzisiaj na Michel. Mhm. Na to, co nam dzisiaj poleci. Bo jesteśmy w restauracji Michel Moron. Tak ładnie mówię, dobrze mówię? Tak, bardzo ładnie. Więc zobaczymy, może będzie coś paryskiego, może coś z owoców morza? No na pewno, zobaczymy. Magda, degustujemy pierwsze wino. Mhm. Próbuj, jak smakuje. Misiaczku, jak smakuje? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pan na przykład mieli degustację. Tak. Folia smażony, folia z kaczką oczywiście. Zupa z kaczką smażona. Pod spodem mamy konfitura z cebulą czerwony, porto, figi świeży, czarna porzeczka. Takie owoce, słodko, kwaśne, żeby to wszystko się mieszało. Próbujemy. Na ciepłym talerzu. Na ciepłym talerzu, tak. Super. Musi być. Hello. Jeszcze tutaj. Hello. Suzy, co robisz? Jestem z tobą w łazience. I co robimy w łazience? Dwie wariatki no z aparatami. Ale słuchajcie, ta łazienka jest naprawdę nietypowa, ponieważ w tej łazience w Bistro de Paris znajdziecie, oprócz pięknych, świeżych kwiatów... Dawaj tutaj, pokazuj. O. Krem. Zrobimy zbliżenie. Marki Eisenberg. No, łapie. Czekaj, łapie. Mnie nie łapie. Mamy to. Dlaczego mi nie łapie, a tobie łapie? Poczekaj, dotknę cię. Dotknij mi tu, proszę. O, czekaj. Jest. O, jest. I co to jest? To wariatki. Jest krem przeciwzmarszczkowy. No naprawdę, miło coś no. Takiego znaleźć w toalecie. W damskiej toalecie, naprawdę. Wielkie, jak to się mówi? Szapoba. Co teraz próbujemy? Pinot Noir. Bon Pinot Noir z domu Chasson. O tak. To jest to. O tak, to jest to. No i jak? Smakowało ci? Bardzo, panowie się właśnie pytają nam, czy też mają blogi. Czy mają blogi? Tak, mają blogi w domu, mają dwa blogi. O, proszę bardzo. No i jak, dobre? Bardzo było pysznie. Takie małe,
inny brak. Tu mam jeszcze taki, o, jeszcze przyszło coś dobrego. Jeszcze coś słodkiego. Ja zaraz wam pokażę. Małe takie cudne, nie jedzcie panowie, ja muszę to pokazać. Czekajcie. O, takie małe, widzicie, a jednak sprawia dużo radości. Były przepyszne przekąski, były dania główne, było bardzo dobre wino. Bardzo dobre wino, do tego wszystko pięknie skomponowane. Właśnie ja lubię takie małe drobiazgi skomponowane właśnie z winem i ja mam z tego bardzo dużo radości, tak, i bo wtedy lepiej pamiętam takie kolacje. Właśnie, bo muszę tutaj podkreślić, że my wzięliśmy takie menu degustacyjne, tak, i mogliśmy sobie wypróbować wybrane dania. Niespodzianki. Niespodzianki, tak, bo nie wiedzieliśmy, co nas czeka, i dostawałyśmy i próbowałyśmy. Rzeczywiście te porcje były nieco mniejsze niż standardowe porcje, ale dzięki temu nie przejedliśmy się, jak to się mówi, tak? I mogliśmy wypróbować aż 7 dań plus dodatkowe gratisy na zakończenie, słodkości, na które czekałyśmy. No i oczywiście bardzo dobre wino. I raz spędziłaś czas. Bardzo miło spędziliśmy czas. Nasi panowie również tak. Właśnie, ja też jakoś tak widzę, że cały czas ze sobą rozmawiają, piłka nożna, tutaj klimaty. Bardzo dobrze. No to co, kochani, czas najwyższy się pożegnać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, za to, że byliście dzisiaj z nami, i do zobaczenia w kolejnych filmach. A, koniecznie dajcie znać, czy macie ochotę na jakiś nowy film z Suzy. Aha.